Grudziądz odbyło się spotkanie mieszkańców i sympatyków z Mariuszem Kamińskim, wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkaniu obecny był również poseł Łukasz Bonikowski, szefowa struktur w powiecie grudziąckim Marzenna Drab. Był również obecny radny województwa Wiesław Żurawski i radni grudziący Sławomir Trzymański, Krzysztof Kosiński i Marek Czepek. Tematyka spotkania bardzo różnorodna, w tym dotycząca spółdzielni mieszkaniowych, prawa spółdzielczego i własnościowego, a także bezrobocia. Stosunkowo mało poruszono tematów z zakresu, który często przypisywany jest posłowi Mariuszowi Kamińskiemu, dotyczących służb specjalnych. Dużo mówiono o pracy i jej braku. Poseł Zbonikowski, który także pojawił się na spotkaniu, prezentował program Prawa i Sprawiedliwości w zakresie aktualnych problemów, z jakimi boryka się społeczeństwo, a więc służby zdrowia, rynku pracy i innych tematów. Więcej w materiałach wideo.